internauci. Słowo, które dziś znajdujemy w książeczce z Biblią na co dzień, pochodzi z 4 rozdziału listu apostoła Pawła do Filipian. Posłuchajmy. Radujcie się w Panu, zawsze powtarzam, radujcie się. Łagodność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i w błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Drodzy, dla mnie jest zaskakujące, gdy apostoł Paweł pisze, że chrześcijanie mają radować się nieustannie. Co więcej, ma nam towarzyszyć łagodność, która podobnie jak radość ma być przypisana do naszego postępowania. O pokoju w naszym życiu, często tak zabieganym, zwłaszcza na początku dnia, to już nie wspomnę. Czy to, co Paweł pisze w swoim liście do chrześcijan w Filipii, jest jeszcze aktualne i dla nas w XXI wieku? Albo inaczej, czy w ogóle człowiek niezależnie od czasów może się nieustannie radować? Emocje, a do nich bez wątpienia radość należy zaliczyć, nie są czymś, co przeżywamy permanentnie, nieustannie, w sposób jednorodny. Raz się z czegoś w życiu cieszymy, jest nam błogo, a raz jest nam smutno, czasem mamy do kogoś o coś żal. Bywa i tak, że ból wdziera się do naszych serc, kiedy na przykład tracimy kogoś bliskiego. Czy można więc, jak o tym pisze apostoł, zawsze się radować? Paweł w naszym tekście powtarza swoje słowa. Tak się robiło, aby podkreślić, jak wielkie ma znaczenie to, co zostało zapisane ciut wcześniej. To znaczy, że Paweł wierzył, że radość może być naszym udziałem. Jeśli popatrzymy szerzej do Nowego Testamentu, to znajdziemy tutaj słowa, które mogą być dla nas podpowiedzią, jak to się dzieje. Kiedy Pan Jezus miał zostać zdradzony, w jakiejś mierze dał swoim uczniom receptę na radość mimo trudności, mimo bólu, złości, żalu i wszystkich emocji, jakie mieli odczuwać potem Jego uczniowie. Powiedział do nich, o czym czytamy na kartach Ewangelii Jana w 15 rozdziale. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje trwać będą w was, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. I kawałeczek dalej. To wam powiedziałem, aby radość wasza była zupełna i aby radość moja była w was. Radość w sercu chrześcijanina ma swoje źródło w tym, że może on żyć w relacji z Bogiem, który zamiast nas grzesznych i słabych potępić, przysłał na świat swojego Syna, aby Jezus za nas cierpiał i umarł, a przez to dał nam życie wieczne, a zrobił to z miłości do nas. Mówi się, że miłość potrafi uskrzydlać. I to nawet nie tyle kochanie kogoś, ale bycie przez drugą osobą kochanym. Świadomość, że jestem dla kogoś bardzo ważny, dodaje sił. Takie uczucie zmienia barwy codziennego życia. Gdy ktoś jest w nas zakochany, to możemy chodzić, jak to się mówi, z 2 centymetry ponad ziemią i nawet jeśli coś nas bardzo trapi, martwi, to i tak radość z bycia kochanym nas nie opuszcza. Tak jest i z Bożą miłością wobec nas, a Jego łagodność, z jaką się z nami obchodzi, motywuje nas do łagodności w postępowaniu wobec innych ludzi. O tym czytamy w wierszu 5 naszego tekstu. Jest tam też, drodzy, napisane, że Jezus jest blisko, to znaczy, że pewnego dnia wróci i dla tych, którzy odwzajemnili Jego miłość, będzie łagodnym zbawcą. Ta bliskość Pana przejawia się też w trosce o nas, o której czytamy w Psalmie 34, wiersz 19. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. A w naszym dzisiejszym tekście czytamy: nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu. Ja w tych słowach widzę zachętę do tego, aby z Bogiem, który jest nam tak życzliwy, szczerze rozmawiać o tym, co nas trapi. Czemu? Psalm 55, wiersz 23 sugerują nam odpowiedź. Tam czytamy: zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma. On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. A któż jest sprawiedliwy, jeśli nie tylko ten, kto jest usprawiedliwiony przez Jezusa, który może być źródłem radości i pokoju w życiu? Stąd zupełnie na koniec naszego tekstu biblijnego czytamy: a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Okazuje się więc, że kto w swych myślach i sercu skupiony jest na Zbawcy świata, Jezusie Chrystusie, ten doświadcza pokoju i radości w swoim życiu i jest strzeżony przez samego Boga.
Droga siostro i drogi bracie, dziś Pan Bóg dał Ci kolejny dzień życia. W Jezusie łagodnie ofiaruje Ci też pokój i radość, zapraszając Ciebie do spotkania w modlitwie i Słowie Bożym. Jeśli chcesz mieć w sobie radość życia pomimo trosk, to warto przyjąć to zaproszenie i mimo zapewne innych ważnych spraw, znaleźć teraz chwilę na szczerą rozmowę z Bogiem. Zostańcie z Jezusem.